Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Artur Szafran. Witam Was serdecznie, mamy piękny sobotni poranek, piękny jesienny dzień wstał. I tak na szybko chciałem się z Wami podzielić zakupem, jakiego wczoraj dokonałem, jakiego samochodu udało mi się wczoraj odkryć, znaleźć. A mianowicie jest to Żuk Smutek z 1970 roku w wersji strażackiej, w konfiguracji strażackiej, Żuk A15. Zobaczcie sobie sami, jaki fajny samochód. Bardzo się cieszę z tego zakupu i tak jak mówię, na szybko chciałem Wam go pokazać. Jest zakurzony tak jak stał od 10 lat, tak go wyciągnąłem, załadowałem i przywiozłem. I zobaczcie sami, jak to wygląda. Samochód jest o tyle ciekawy i fajny, że ostał się z wyposażeniem praktycznie, no chyba wydaje mi się, w pełni strażackim. Nie wiem, jak to tam było do końca, jakie tam wtedy mieli chłopaki gadżety i wyposażenie na stanie, ale wydaje mi się, że jest tutaj większość tych wszystkich gadżetów, które powinny być. Zobaczcie, tutaj jest wszystko w oryginale, jak to fajnie wygląda. Tutaj mamy hamulec ręczny, tutaj jest linka ssania. To wszyscy, którzy siedzą w tych samochodach, wiedzą oczywiście. Tutaj za fotelami mamy skrytki, w których można było sobie poukrywać różne ciekawe rzeczy. Nie chce mi się teraz tego otwierać, bo trzeba podnosić fotele. Tutaj są jakieś jeszcze dokumenty stare od pompy, która jest z tyłu, ale zaraz do niej przejdziemy Wam pokazać. Zobaczcie, tutaj jest fajnie. Kogucik. Łapacz powietrza. A co ciekawe, tu jeszcze działają bomby i syrena. Syreny nie chcę teraz włączać, żeby nie obudzić sąsiadów, ale bomby Wam pokażę. Patrzcie na to. Jedziemy do pożaru. Marzenie każdego chłopaka z dzieciństwa. Lecimy do pożaru. Dobra, przechodzimy dalej do tyłu. Tutaj zobaczcie jeszcze u góry, jakie węże. Szok, szok, szok. Tutaj mamy ławkę, gdzie siedzieli strażacy jadąc na akcję. Tutaj schowek na różne gadżety. Zobaczcie, tutaj węże. Jakiś tam smok. Dalej mamy pompę. Tutaj mamy jeszcze piłę do drzewa. Łopata. Tutaj nie wiem, co to jest. Jakieś takie jakby rozciągane drabinki. Coś takiego, jakiś stelaż. Jak nas tutaj ogląda ktoś z jakiejś straży z OSP, to dajcie znać, do czego to służyło, do czego to służy. I przechodzimy do tyłu. Zobaczcie, jaka pompa. To oczywiście całe wyjeżdża tutaj z tyłu na stelażu. Podłączamy wąż i ciągniemy wodę i gasimy pożar. Zobaczcie, ona jest niemiecka. Jakiś stary sprzęt, tak jak mówiłem, tam z przodu są jeszcze do niego dokumenty. To znaczy, chodzi mi tutaj o instrukcję obsługi i takie rzeczy. Patrzcie, jakie pajęczyny. Samochód, tak jak mówię, stał od 10 lat na takiej fajnej hali, gdzie gościu sobie trzymał samochody, które zbierał, bardzo fajny facet. I udało mi się go odkupić. Także wydaje mi się, mega fajny zakup. A patrzcie to. Polskie drabiny jeszcze stare. No naprawdę się cieszę, bardzo mi się podoba ten samochód. Ma mega urok. Ogólnie Nysy i Żuki bardzo mi się podobają. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy Wam też się takie samochody podobają? Ogólnie blacharka, jestem bardzo zadowolony, bo jest naprawdę w dobrym stanie. Są tutaj jakieś powierzchniowe naloty korozji, ale nic poważnego. Jak na tyle lat auto ma okrągłe 50 lat, to jest naprawdę super, świetnie. Z przodu jest jeszcze lampeczka znamionowa. Jak uda mi się dostać, bo tutaj są, zobaczcie, otwory, jeszcze otwieranie na tak zwaną klamkę. Zaraz tutaj przekręcę, poczekajcie. Śrubokrętem, śrubokrętem. Ale się dostaniemy. Poczekajcie jedną ręką, ale udało się. Zobaczcie, tutaj mamy tabliczkę znamionową. Żuk A15, silnik oczywiście już jest S21, chociaż biegi są jeszcze w kierownicy. Właśnie pokażę Wam jeszcze, gdzie się zmienia biegi w tym samochodzie, może nie każdy wie. Tutaj jeszcze są takie fajne halogeny, zobaczcie. No mega, mega urok. Auto naprawdę zachowało się w świetnym stanie. I super wyposażenie, mega rzadkość. Zobaczcie, tutaj się zmienia biegi w tym samochodzie. Super sprawa. Samochód jeszcze nie był odpalany, silnik kręci, ale jeszcze nie bawiliśmy się w jego odpalanie, więc jak tylko nam się to uda, to
nagram kolejny filmik, także udanego weekendu, udanej soboty i trzymajcie się, hej!